Witam Was tutaj, cześć, witam Was, zapraszam Was na kolejny odcinek ze City Skylines PlayStation 4 Snowfall. Tak, wracamy do Snowfalla. Dzisiaj mamy odcinek 58, gdzie będziemy sobie kontynuować naszą rozbudowę. Zaczynamy o podobnej godzinie, jak to było kiedyś. No i co tu dużo mówić, zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć. Cześć, Avizynarz. Zapraszam Was. Na kolejny odcinek z Avizynarz pod zaprawem. Z Minecraft pod tabliczką Construction. Z Cities Skylines PlayStation 4. Z Little Big Planet 3. Z warszawskiej polityki. Z Cities Skylines Industries. Na pierwszy odcinek z serii OpenTT. Zapraszam Was na ankietę. Q&A. Z Cities Skylines PlayStation 4. Scenariusze odkrokowywanie miasta. Zaczynamy. Zaczynamy, a ja tutaj się jeszcze włączyłem i musiałem już walczyć tutaj z miastem, bo tu wcześniej rypnął meteor i byliśmy na bardzo dużym minusie. Teraz włączymy, abyśmy trochę zarabiali, chociaż widzę, że trochę jest problem z tym zarabianiem. Bo nie powinniśmy zarabiać, patrzcie no. Okej, może zarabiamy. Nie, na razie musimy poczekać, aż i tak zarobimy, więc może sobie w tym czasie pooglądać nasze miasto. Musiałem wszystkie schrony wyłączyć, bo one strasznie tutaj dużo ciągną. Ogólnie to miasto słabo zarabia coś. No i mamy tutaj, tu jest duży problem, bo jak widzicie się wszystko rozleciało. Ale tym się za chwilę zajmiemy akurat, na to nawet nie patrzcie. Przypominam o Q&A, że możecie pisać komentarz do Q&A. I najważniejsze, o czym zapomniałem. Ankieta się właśnie teraz powinna powiedzieć. O, jest cały czas ta dwójka, ale ja już zapomniałem o niej. Do Q&A, nie, ankieta, a mianowicie kiedy... Czy chcecie, żeby ta seria wróciła? Ona by się pojawiała raz na tydzień, co jakiś tam czas i po prostu byśmy tutaj sobie grali i dalej budowali tą serię, nie nową, tylko byśmy kontynuowali w tej serii, bo tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Cały Master Transit, Natural Desert trzeba byłoby wmontować. No i dużo ciekawe rzeczy byśmy tutaj mogli zrobić. Sądzę, to jest jedno z nielicznych miast, gdzie aż tyle było lotnisk. To są 4 lotniska zamontowane, a i tak pamiętam, miałem plany na więcej. No i tutaj ogólnie to miasto nie ma jakichś wielkich problemów. Poza tym, że meteor przez chwilę sieknął na ostatnim odcinku jednym. W ogóle na ostatnim odcinku ze Snowfalla to my zniszczyliśmy całe miasto. To pamiętam akurat. Ale dzisiaj tym się nie zajmujemy. Dzisiaj już nie zajmujemy niszczeniem. Wyłączymy Natural Disasters. Tu widzę, że lecie nawet jest przygotowany na jakąś dalszą rozbudowę. Tak, bo ja pamiętam, byłem trochę zdziwiony, że się pojawił dodatek i ja miałem tutaj plany na dalszą budowę. Tu jest dużo miejsca jeszcze. Tutaj, tutaj miała być kolejna dzielnica okrągła. Tutaj, tu jest tego dużo. Póki co musimy najpierw zarobić. No chyba wszystkie odgniecenia już wiecie. Kolejny odcinek pojawi się około 10 chyba. Okej. To jest trochę dziwne, jak to właśnie widzicie. To jest jakiś bug, jeden z kolejnych bugów. No tutaj nie muszę wam tłumaczyć, co to jest. Mamy nasze pociągi, o właśnie. Wszystkie dworce tutaj obsługują wszystkie pociągi. Może najpierw tym się zajmijmy. Mamy chwilę czasu, bo jeżeli ja to tak na dłuższą metę zestawię, to się wszystko rozwali. Stanem to jest jedno z bardziej kolejowych z miast. Tu jest tyle rzeczy przygotowanych na dalszą rozbudowę, ja po prostu to zakończyłem tę serię. Trochę czuję się przez to źle. No cóż. Koszt 3000, co to jest w ogóle? Jakiś pewnie park, tak? A nie, urząd podatkowy. Wow. Ja nawet pamiętam, że takie budynki tutaj miałem. No to widzicie najlepiej, jak to było. Dobra. Wyłączmy ten. Tak, ja tu nie mam żadnego dużego dworca. To też sobie o tym właśnie teraz przypomniałem. Czy oni tu nie mają żadnego połączenia kolejowego pasażerskiego? Chyba nie. Okej, dobra. Nie, to nie. Dobra, gdzieś tam ciągi, na pewno tutaj jeszcze były stacje. Tu mamy stację. Wyłącz. Pociągi zewnętrzne, tu mamy stację, wyłącz. Tu do kogoś ten pociąg idzie. Ciekawe dokąd. Ej, czekaj, tam ja aż zainteresowało. Gdzie on może zjeżdżać tu mi w dół? Okej. A jednak jest stacja, tak sądziłem, że tutaj bym sobie nie pozwolił, żeby nie było stacji. No i miasto, w mieście tego jest kupa. W sensie, że bardzo dużo.
a chcę, żeby głównie pociągi jeździły tam, gdzie mają jeździć, czyli do głównych dworców, a tutaj główne dworce zupełnie inaczej wyglądają niż tutaj to było kiedyś, niż teraz to jest. O, proszę bardzo, i to jakbyśmy tutaj kontynuowali tę serię, tą całą dzielnicę trzeba było przebudować. Bo ona tutaj, jak widzicie, została zbudowana w ten sposób, po to, żeby przyjmować pociągi na dwóch dworcach. Na dwóch dużych kupa, na dwóch bardzo dużych dworcach. O, co to dużo nie mówić, to są duże dworce. Tylko, że tutaj się robią takie bugi i inne cuda na gwoździu, że no po prostu nie. Dobra, czy tutaj jakaś linia jeździ? Okej, tu jakaś linia jeździ, tak, ale to jest nasza linia zewnętrzna i nimi się teraz nie będę kompletnie zajmować. Dobra, dalej, ten dworzec trzeba wyłączyć. Ten dworzec trzeba wyłączyć. Wyłączył się? Tak, wyłączył się. Z sieci, ten trzeba wyłączyć z sieci. Ten trzeba wyłączyć z sieci. Znaczy, ile ja tutaj muszę teraz. Normalnie to wszystko byłoby w pakiecie, jak ja to robiłem w grze, ale ponieważ to jest. Teraz dopiero robię, to widzicie, ile tego teraz to się po prostu robi. Czekaj, tak, to są pociągi zewnętrzne, no bo to mnie nie interesują, to są pociągi zewnętrzne. Okej, dobra. No i dzielnica okrągła. Na tych dzielnic to musicie pamiętać. One były wspaniałe. One po prostu, ty tak dużo tutaj ludzi, z tego mamy tutaj dwie takie dzielnice okrągłe. W żadnym mieście poza tym aż tak dużo ich nie było. Dobra, kolejne jest tutaj dworzec. Tak, jak widzicie, tu jest kupa dworców. Teraz bym tutaj zupełnie inaczej tu bym kolej jednoszynową puścił. Albo kolej jednolinową, no nie, jakieś inne środki komunikacyjne, żeby nie było tutaj cały czas to samo. Dobra, kolejny mamy tu dworzec. I kolejny jest tu naprzeciwko dworzec. Czekaj, tylko jeden z nich to właśnie ma mieć podłączenie. Czekaj, tylko który to był? Tak, bo ten później tutaj nie. Okej. Dobra, ten ma nie mieć podłączenia, a ten ma mieć podłączenie. Dobra. To tak, to tutaj zrobiliśmy kawałek tego. Dobra, dalej pomyślmy. Czy tutaj gdzieś jeszcze jakieś ekstra dworce wstawiam? Na pewno gdzieś wstawiam, tylko ich teraz nie widzę. Tutaj ta dzielnica nie ma własnego dworca. Okej, dobra, trochę dziwnie. Tutaj to wszystko przejeżdża pod sobą. O kurcze, ale to było wszystko zgodnie zintegrowane z tą. To ma kolejny dworzec. Akurat ten może być podłączenie. Tak, problem z zarabianiem jest naprawdę wielki, jak widzicie. Przyjmując o tym, że tutaj jest ta wielka wyrwa, którą trzeba załatać. Ale tak szczerze powiedziawszy, jest to nawet ciekawe, czemu ja tak mam problemy ze zarabianiem. No bo co mnie tutaj zżera? Czekaj. Ekonomia. Podatki są naprawdę bardzo wysokim poziomie. Wszystkie pożyczki wzięte. O kurczę. To chyba więcej nas zżyna. Wszystkie pożyczki. Przychody, wydatki na drogę. Na prąd, na edukację. Dobra, mniej więcej rozumiem. Dużo wydajemy na wszystko. To jest po prostu duże miasto. Ale i tak to nie powinno wyglądać według mnie. Dobra, tak, wszystkie schrony hasty, które tam wyłączyłem. Dobra, to jest wyłączone. Legenda zniszczy. Wyłączmy może wszystkie dodale. Bo one też chyba trochę ciągną. Dobra, wyłącz. Tutaj gdzieś widziałem jeszcze. Okej, wyłącz. Tak, wiem, to jest kiepskie, że my wyłączamy teraz wszystko. Ale no niestety musimy wyłączyć, no bo. Sami się najlepiej domyślacie czemu, bo nie zarabiamy w ogóle nic w Polsce, a już wygramy. Dobra. Dalej, tutaj gdzieś mamy czujnik sejsmiczny, kolejny. Wyłącz. Dobra. Dalej, zasięg radia, tak w ogóle, właśnie. Gdzie jest nasz maszt radiowy? Gdzieś tutaj pewnie. A, dokładnie. Tu mamy duży nam maszt radiowy, dobra. Jeden usunięty. I drugi pewnie jest tutaj, dokładnie. I jeden dzisiaj jest w mieście jeszcze. Czekaj. Okej. Jeszcze tutaj jest jeden. Wszędzie ja ten kule wstawiałem, ale ja nie wiem. Tak, to się nie dziwię. A, okej, dobra. Tutaj jeszcze jest problem. Dobrze, już zaczynamy trochę zarabiać. Trzeba wyłączyć na ten zaczynam zarabiać. To wyłączmy. Tak, bo to miasto było do Snowfalla przygotowane. Ja dopiero później zacząłem tutaj wszystko wdrażać. Dobra, to tak. Radio już jest dobrze. Dalej, tutaj gdzieś jest jakiś czujnik sejsmiczny, chyba tutaj. Okej, te jednostki trzeba niestety zostawić, bo one najwięcej ciągną, ale one się przydają, mimo tego, że nawet bez naturalizacji damy, to bez naturalizacji się pojawia.
Dalej, kolejną rzeczą jest tutaj... Kurczę, ja już naprawdę nie sądzimy, że tutaj drugie miasto widzę. Autostrady jeszcze stare, ojejku. Ale jaja. Bo ja już możemy zostawić, one z tego co pamiętam mało ciągnęły. No, dobra. Gdzie jest jeszcze jakieś? Tu jest gdzieś wszystko. Tak, okej, okay, dobra. Tu wyłączamy to. Dobra, i teraz chyba ostatni. Okej, okay, dobra. No, no to powinniśmy zadawać. Zadawamy już kurpa włosy. Ludzie chcą się z powrotem budować. Wystarczyło, żeby wyłączyć na tyle disasters. I tak, bo naprawiajmy sobie najpierw drogi. Bo to jest chyba najważniejsze i od czego trzeba zacząć zawsze w każdym mieście. Dobrze, tak. Tu są te jeszcze tramwaje nasze, które trzeba też naprawić. Dobra. Tak, to będzie łatwiej już dojazd. Póki co tu wszystko będzie jeździć na okrągło, bo wszystko się rozwaliło. A właśnie, to pamiętam. Pamiętam, bo to chciałem kiedyś odbudowywać i był ten sam problem. Bo się tu wszystko zawaliło. Dalej, tutaj, tu było dużo ulic. Tu widzę, że tu było dużo ulic i tu się wszystko rozwaliło. Dobra, tutaj nie widzę więcej problemów. Budynki podbudowujmy. Dobra, tak, szkoła średnia, to na pewno. Ale czekaj, mapa zniszczeń. Zniszczenia, okej, okay, tutaj. Tu jest jeszcze kawałek tej drogi. Dobra, ale tak akurat drogę to na razie nie myślmy o drodze. Tu jest kolejny kawałek. Dobra. Bambaja. Dobra, to tak. Pierwsze co, załatajmy tę dziurę, bo ja tutaj nie zamierzam jej tutaj zostawiać. Mamy trochę forsy, więc powinniśmy być w stanie zrobić tutaj, o, dokładnie tak jak to było wcześniej, proszę bardzo. Ładniej, piękniej i w ogóle wspaniale. I stąd... Dobra. Czekaj, czemu to się nie budowało? Kliknąłem krzyżyk, a ten nie. Dobra. Dalej, to napraw. Dobra, tu widzę, że jest problem. Wyburzyło się jeszcze to i to. I weź tu się dogadaj z tą grą. Okej, okay, jeszcze się drzewa spaliły. Ojejku. Z tym już dawno nie grałem w Snowfalla. Właściwie to tutaj była ostatnia seria, gdzie grałem. Bo ogólnie tak samemu to też niedużo grałem w Snowfalla. Dobra, tak. Tu widzę, że chyba to jechało tutaj. Tak. Inaczej, ja wiem, że tutaj to jechało. Tu jest ciąg dalszy naszych bambajów. A, to jest ta dzielnica. Teraz powoli zaczynam poznawać te dzielnice, jak one tutaj wyglądały. Dobra, dobra. To mniej więcej tyle zaczynam rozumieć, jak to wszystko tutaj wygląda. No, tu były z drzewkami ulice. Dobra. Tak. Tak to mniej więcej wyglądało. Dobrze, tu widzę, że jest dużo ścieżek do naprawienia, a ścieżki się z innym narzędziem naprawia. Naprawiamy. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, dobra, naprawione. Naprawione, 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 naprawione. Dobra, to tutaj chyba większość budynków ma naprawionych. Tak, czekaj. Okej, dobra, tu jest dobrze. Dalej, bo pamiętam, że jeszcze gdzieś był jakiś problem. Tu jest problem. Tutaj się to nie wiadomo powodów zawaliło. A, to jest taki okay, spalony. A, spalony, dobra, to co innego. Jak się spaliłeś, to... To nie ta kategoria. Dobra, no i tak, wy tutaj się budujcie dalej. Tak jak się budowaliśmy jeszcze wcześniej. Tutaj, tutaj. Właściwie tutaj chyba też. Tak, tutaj też byliście. Natomiast tutaj to już z tego co pamiętam było to w ten sposób. I to w ten sposób. I tu mógł być jakiś park. Czekaj, zaraz zerknijmy sobie na parki, jak one tutaj wyglądają. Środowisko, ale tak, to są te inne budynki. Teraz się zaczynam zastanawiać, co tutaj jest. Jak jest tutaj z parkami? Tak, tu mógł być ten park. Bo on tu się aż prosi. Tak. Tutaj, nie, tutaj nie było go, ale tutaj mógł być, albo go nie było. Nie wiem, teraz jest. To jest ważne. Dobra, no i najważniejsze. Wypad ze światłami. Tu akurat na tym wypadek ze światłami bym tak dużo teraz czasu spędził, że to miasto całkowicie by się odkorkowało. Chociaż tutaj i tak walczyłem z tymi dzielnicami, żeby nie było, mimo tego, że nie było opcji wyłączenia świateł, co teraz mamy, żeby i tak nie było korków. Nie wiem, jak ja to robiłem, ale jakoś mi się udawało. Ciekawe, to nie? No i na przykład tutaj, to się domyślam już, jak teraz będzie ładniej jeździć, jak wyłączymy tutaj światła.
tutaj. Tu jest pełno ulic, którymi trzeba było się zająć teraz poza odcinkami tak właściwie, bo tutaj jest tego pełno. Z innego ja muszę patrzeć też na zegarek, bo dzisiejsze odcinki mają nie być aż tak bardzo długie. Dobra, stąd tutaj, czekaj. Daj mi to wyłączyć. Tutaj. No właściwie tutaj jest każde skrzyżowanie, to już ma światła, bo nie dało się jej wyłączyć. A ja lubię je wyłączyć, bo wtedy rzeczywiście, może rzeczywiście jest trochę mniej bezpiecznie, ale to jest City Skylines, tak? Co to ma być niebezpiecznego? Dobra, tutaj widzę, oj, tu się widzę, że te... Tu! O nie, ronda ze światłami, jak ja to pamiętam, jakie to było tragiczne. Ojejku, ojej. Dobrze, że to mogę wyłączyć już. Dobra, wyłącz. Tutaj jakiś jest problem. Kolejne rondo ze światłami? Nie, idź mi spręcz z czymś takim. Tutaj jest duże... tu jest to duże rondo. Czy tutaj są jakieś... Albo to jest autostrada, okej, dobra. Tutaj oczywiście światła się porobiły. Wszędzie tu są światła, no tak. Co ja myślę? I tramwaj nasze wyjeżdżają znowu na miasto. Dobra, zarabiamy dosyć dużo forsy. Więc tak. Obniżmy sobie podatki. Bo to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić od razu. Pożyczki jeszcze się pospłacały, to jest akurat dobra wiadomość. Z tego co pamiętam, jeżeli się obniży podatki, o dokładnie, oni już będą chcieli wracać. I chcę, żeby mi tutaj zasiedlili tę dziurę, którą mam teraz tutaj tą wydwę. No i tak, wracając do tego, co teraz się, czym się przed chwilą zajmowałem, to jest wyłączanie dworców z użytku tego, którego nie lubimy. Czy to jakiś pociąg był? Pamiętam, że jakiegoś ciąciąga. O, dokładnie. Ja tu im puściłem, ale nie mogę sobie przypomnieć, jakiego ciąciąga. Nie jest tutaj ciąg. A tu jest ten bliski strasznie, tak. Co tu było? Z jedna, drugie i pykmek i jesteś. Tak, tu pamiętam, że też te dzielnice miały swoje własne dworce. O, dokładnie. Takie dziwne trochę nawet. Oj, budynek jakiś mnie przyciągnął do siebie. Ale miały. Mhm. Dobra, to... Ale nie chcę, żeby tutaj po prostu pociągi zewnętrzne przyjeżdżały, bo one najbardziej psują to wszystko. Dobra, czekaj. Tutaj też by się przydało to wyłączyć. I tu by się przydało wyłączyć. Ten już wyłączyliśmy. Dobra. To tak, to mamy zrobione. Dalej, tu pamiętam... O, właśnie, że tu wy mieliście swój własny dworzec. I tu już widzę, że jakiś jest... Co? Okej, ciąg tu wyjechał. A ty czemu się tutaj stoisz? No właśnie, ty się mi tu ruszaj i nie korkuj. Znaczy, w ogóle, czemu ty nie masz wody? To jest dobre pytanie, czemu on nie ma wody. No bo jest ewidentnie w zasięgu. Rury! Czekaj, tutaj rozwaliło nam rury, zapomniałem o tym. I te rury mogę trochę tutaj zepsuć to wszystko. Tak, bo tu zobaczcie się, ile tutaj łączy ze sobą. Okej. Dobra, może jak teraz to podłączymy wszystko ze sobą, to będzie lepiej z wodą, czekaj. Okej, dobra, rzeczywiście. No tego się bym nie spodziewał. Akurat szczerze powiem, że o tym mogłem już zapomnieć. Bo akurat z tym też zbyt często nie grałem. Naturalizacji zasad grałem też jakiś już czas temu, tak? To nie jest tak, że ja skończyłem... Ostatnio już sobie rozwalałem miasto. Nie, to nie jest tak często. Kurczę, jesteśmy znowu na dużym, bardzo, bardzo dużym minusie. Co się dzieje z tym miastem? Halo, ludzie. Czuję się zastanawiam, czym to jest spowodowane? Falą wyjazdów? No bo na pewno jest fala wyjazdów, tak akurat widzę. Ale jest popyt na ludzi, kurde. No nie wiem o co tu chodzi. Czekaj, ale zobaczmy, na czym dużo... Możemy... Nie, na co tu możemy... W ciągu dnia możemy wyłączyć... Trochę to ściągnąć. Bo strasznie dużo na to wydajemy, jak widzę. Monumenty. Parków to nie mogę ruszać, bo one najbardziej tutaj ciągną. O, zobaczcie, jest, pokazuje, że tutaj nie mamy w ogóle tego. Okej, dobra, to nie to. Parki, policja. Policja też w ciągu dnia nie musi być aż tak bardzo obrotowa. Straż pożarna maksa 90%. To musi być na maksa. Was możemy trochę wyłączyć w ciągu dnia. A
ale poza tym... I czemu się pojawiła kolejna pożyczka? Było, że niby... A zapłać to jest... Okej. Czekaj, to ja może ją zapłacę. Trochę spłaciliśmy, ale czemu jesteśmy na tak dużym minusie? Kurczę, ludzie! Halo, miasto, co tu się... Popielniczo. Znaczy, no pomijając te nasze magiczne bugi, to czy po wyłączeniu wszystkich świateł nagle zaczynamy tak tracić pieniądze? Okej, okay, nie lewa. To jakieś wahania, jakieś straszne wahania tutaj są na stoju w tym mieście. Okej, okay, dziwne. Dobra, ciebie możemy wyłączyć. Tak, bo to można wyłączyć. To teraz widzę, zobaczcie, który był tych schronów tutaj w drugiej miejscu. O, tak, co? Dobra, no i znowu zadajemy w kupowocy. Dziwne. To jest naprawdę bardzo zimne. Synu, ciebie możemy w górę stąd. Tylko ty tutaj nie pomagasz. Przystań promowa, nowe budynki. Nie, na razie tym się nie zajmujemy. Jak dla mnie oni tutaj stoją na światłach. Jak dla mnie oni tutaj stoją naprawdę na światłach. No bo na czym innym tutaj można stać? Jak tutaj po prostu tylko są światła, światła, światła i światła. I ten dziwny zygzak. Okej, okay, dobra, nie pytam. Światła pod ziemią i jeszcze tego brakowało. O, tu jest ta duża tu jest nasz ten, tak, tu to pamiętam. Kolejne oczywiście światła. Przez ten premowa. Wiem, widziałem, że mi powiedziałeś, że jest już, ale na razie jeszcze nie. Okej, okay, tu na takim krótkim odcinku, jasne, czemu nie. Dawaj światła pełną palą. Okej, okay, tu się ta droga tak dziwnie kończyła, pamiętam to. Tu wyłącz. O, tutaj, ale... Ale tu zluzuje ten ruch. Czekaj, z tego... To idzie to skrzyżowanie. A, bo tu jest to podziemne, co sobie podłączyliśmy, taki tutaj zrobiliśmy. Tak, pamiętam to. To też był dobry padan... Okej. Okay. Tamte światła to była... Tutaj, tu światła. Nie no, człowieku, no proszę cię bardzo. Nie, chyba, że... A w ogóle to ja tu widzę, że straszny ruch. Okej. Okej, okej, okej. Inaczej to miasto sobie zapamiętałem trochę. Myślałem, że tu był trochę mniejszy ruch. I z fanagą tutaj, tu, można zrobić zjazd. No, a w końcu coś się zbudowałem tutaj. Wracamy do dobrej formuły, tylko ja tutaj nie miałem linii pomocniczych wtedy. Ale życie było wtedy mniejsze. Nie, tu nie było żadnych linii pomocniczych, nie, tu była tragedia wtedy, co pamiętam. Tak, tu nic ci nie podpowiadało, nic nie mogłeś zrobić chyba. Dobra, 20 minut minęło. Postaramy się wydobyć przy... no wiemy czym. Dobra, wróćmy do naszych wyłączenia skrzyżowań. Tak, zróbmy trochę forsy, aby zacząć jakoś tutaj żyć w tym mieście. Swoją drogą, tutaj czekaj. Bo ja zawsze robiłem tutaj te skrzyżowania podziemne. O, dokładnie. Akurat to jest na ziemi, dobra. Tak teraz zastanawiałem, czy to jest na ziemi, czy to jest pod ziemią, ale to jest na ziemi akurat. A, i ta dzielnica miała być jeszcze ekstra większa. Tak, to też pamiętam, tu jest ten skron. Tego możemy wyburzyć tak właściwie, bo on tutaj jest kompletnie niezbyt. Kompletnie zbędny, bo tą dzielnicę powiększymy sobie. Jeżeli będziecie chcieli, tak oczywiście. Jeżeli będziecie chcieli, to piszcie, tam ankieta powinna być właściwie. Jeżeli nie zapomnę, to w każdym dzisiejszym odcinku, pomijając sobie, które się normalnie odbywają, będzie ankieta. Okej, okay, światła, 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 światła. Światła. O kurde, ile tu jest świateł. To jest zatrzymane miasto. Po prostu tutaj wszystko stoi. Tak właściwie można powiedzieć. To też wyburzmy. Tak, wyburzmy naturalizację, bo tutaj nie chcę, żeby były jakieś katastrofy, bo to jest akurat snowfall. A w snowfall to snowfall. Wow, zlemy, no, teraz zlemy już kupowcy. Teraz możemy zejść z podatku. Zapłacić to. Podatki. A może rzeczywiście tamte... Jak to tak obniżyliśmy, to tak... No nie wiem, zobaczymy. Okej, okay, tu już widzę, że wyłączyłem część świateł. Bardzo słusznie. Tu jest jakiś płynniejszy ruch się nagle zdobił. Ale jazda. No. To je rozumiem. Dobra, tutaj światła. Szkoda, że dzisiaj taki dziwny odcinek. Ja tutaj dużo nie robię co do miasta i nie buduję. Ale sami widzicie, musimy na razie odbudować to, co się tutaj działo. Przez parę odcinków. Ta destrukcja totalna. Tutaj wyłącz. Tu wyłącz, tu wyłącz, tu wyłącz. Kurczę. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Wyłącz, 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 wyłącz. No nie można zrobić z tego jakiegoś super time lapse'a.
Wyłącz światła, wyłącz światła, wyłącz, 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 wyłącz. Gdzie jest kolej? Wyłącz, 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 wyłącz. Okej, wyłączone. Niemożliwe. O, wyłącz, 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 wyłącz. Nie ma jak to, akurat to kocham. Ronda ze światłami. To jest po prostu taka tragedia, wyłącz. Nie. Nawet mi o tym nie przypomina, dobrze, że już tego nie ma. Wyłącz. 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 Kurczę. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Nie no, ile tu już świateł, tu normalnie godziny można spędzić teraz na wyłączeniu świateł. Wyłącz, 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 wyłącz. I teraz dopiero sobie przypominam, jak to było tragiczne tutaj pracować nad tym, jak to było po prostu tyle tego świateł. Tu się co chwilę zatrzymywała po prostu komunikacja. Przystanki, dobra, na razie nie mać mi tym głowę. Wyłącz, wyłącz, wyłącz. Wyłącz. Czy tutaj, o, tu jest jakieś dobre rondo akurat. Wow. Wow, aż dziwne. Ale tutaj nie ma świateł, okej, okay, dobra. Tak, bo tu jest nasze ciepłownie. Ale tutaj... No nie, stopa nie. Wow, tutaj chyba już byłem po prostu. No, rzeczywiście nie ma świateł. Okej, okay, no bo tu jest tego multum, gdzie bym mógł teraz chodzić i wyłączać. Tu mogę się założyć, o dokładnie. Zapisywanie gry. Wow. Z nogą miałem straszny problem, miałem to powiedzieć na samym początku, ale widzicie jak zawsze wyszło. Że miałem straszny problem, aby włączyć tą zapisów i może być X na CTs, a jak jest ich trochę więcej niż X, to już jest straszny problem, żeby je włączyć ponownie. No i właśnie, ja jak możecie się domyśleć, ja mam naprawdę kupę tego wszystkiego i miałem z tym niemal problem. Wyłącz, 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 wyłącz. Ej, ty, nie przeskakuj mi tu, ja ciebie wyłączę, spokojnie, spokojnie, nie bój się. Wyłącz, wow, tu był korek. Wyłącz, no a tutaj się już tym zajęliśmy. Z Fendegą możemy się zająć teraz też, jak mogą wyglądać tutaj nasze linie. Tramwajowe, metra, wszystkiego, pociągów nawet, żeby nie jeździło wszystko na maksa, tylko każdą linię mogę teraz ustawić tutaj sobie wedle własnych potrzeb. Ale fajnie. Czy tu są te światła? Nie, to, a tu nie ma świateł. Tu są światła. Tak, bo to podobowałem jeszcze. Wyłącz, wyłącz. Wyłącz. Dobra, tutaj nie ma dalej. Chyba. Okej, tutaj jeszcze są. Tu jest tego za dużo, żeby to na raz zrobić. Dobra, i już lecimy forcy. Dobra, powiem tak. Ja kompletnie nie mam żadnego pomysłów. I co ja mogę zrobić w tym mieście, żeby oni tutaj rzeczywiście... Mówiłem, że naturalny zjazd jest wyłączony, a tu się tak teraz kopci! Kurczę, nasze główne stacje! Okej. Okay. Dobrze, ludzie się chcą budować, to dajmy im tutaj trochę miejsca. Strefy, czemuś nie chcecie się wczytać? Okej. Okay. No. Czemu to się nie chciało wczytać? Nie wiem i się pewnie nie dowiem. Dobra, tu się zaczęliście już budować. Mamy trochę forsy jeszcze, póki co. Jak widzicie, tutaj dzisiaj naprawdę się mało zajmuje budową. Ale teraz to musimy tutaj zbudować. Bo tu jest ogólnie też, tak poza tym, zepsute teraz to wszystko jest, to co było kiedyś. Czemu? No bo... No, nie muszę dużo chyba wam tutaj tłumaczyć, czemu to jest wszystko zepsute teraz. No bo to jest... To miasto, jak teraz odpaliłem, to ono przeszło tyle aktualizacji, że ono w teorii ma... Na wersji PC nie miałoby prawa działać. Tutaj zadziałało, więc już jest dobrze. Ale poza tym, no... To jest naprawdę już stare miasto, no ma ponad rok. No da, może przesadziłem z ponad rokiem, ale... Nie było odpalane przez pół roku. Dobra, jak tam z czasem? Okej, zbliżamy się do końca. Jedną rzecz jeszcze tutaj. Tak, tutaj nic nie mamy, bo tego nie korzystamy w ogóle. Wow, wow, villa. Co? Tyle linii pociągowych? Okej, dobra, tego się nie spodziewałem się. Linia 21. No to jest metro. To jest metro? Co? Ile linii metra mam? Okej. Linia 24.
dokładnie. No to tam no to nic dziwnego, że jest ich 51 ponad i autobusy. Dobra. To pociągi. Zróbmy jeszcze pociągi. I kończymy. I kończymy dzisiejszy odcinek. Dzisiaj bym chętnie. No bo w sumie. Dobra, niech już będzie. Nawet timelapsa dzisiaj zrobię. No bo to jest akurat ta seria, która ma zawsze timelapsa. Dobra, ten pociąg idzie skąd? Stąd? Tu. Okej, dobra, to jest bardzo krótka linia. Z tego co mi się wydaje, nawet zapomniałem o tym dworcu, że on tutaj istnieje. I masz włączone pociągi zewnętrzne. Tak samo mogłem nie. Okej, to o tym akurat pamiętałem. Dobra, wracając do tego. Dobra, tutaj ta linia dobrze działa. Stąd. Tu. Też za dużo pociągów trochę jeździ. Dobra, dalej. Kolejna linia. No tu jest nie jest aż tak źle nawet, bym powiedział. Dalej. Kolejna. No tu jest akurat dużo. Dajmy sobie na jeden. Dalej. O, tu jest akurat jakaś obficie korzystana. Idziesz gdzieś tutaj, tutaj, tu jest. Tu już dużo ludzi. A tak, bo to jest pod tym. Tylko tu są korki pod tym. No, to na razie o tym nie myślmy, bo to trzeba było przybudować. Dalej. Ta linia tutaj w tym okrągu też nie ścieczy się jakimś dużym popularnością, ale to jest okrąg, więc sobie zostawmy. Dobra, jedziesz stąd, tu. Dobra, to nie jest jakaś strasznie długa linia. Możemy dać ci jeden wagon. Dalej. Okej, dobra. Tu jest. Dobra, tu jest trochę ludzi, niech już będzie. Kolejna, zielona linia. 66 ludzi tutaj. Tak. To też w miarę sobie dobrze radzi. To w ogóle nasze wszystkie linie z tego co pamiętam dobrze sobie radziły. Tutaj 30 oczywiście. Okej. Tu jeden też by wystarczy. No, dobra, nie. Kolejny, żółty. Jeden za dużo. Ja tu teraz sobie gruntowne cięcie, ale też chcę zastanowić. Już widzicie, że jesteśmy na minusie. No nie wiem, czy by się udało nam tutaj to miasto wyciągnąć na prostą, teraz tak patrzę. Musiałbym dokładnie przejrzeć cały system tutaj, co tu tak naprawdę zużywa tyle tego, że aż takie ma te wahania nastroju to miasto. Dobra, to zmniejszmy. Okej, dobra, to jest dużo, ludzi korzysta z tego, dobra, nie. Tu. Dobra, nie, to zostawiamy. Kolejna. Też zostawiamy, bo było trochę ludzi. Kolejna, dobra, nie. Tego jest za dużo, żebym teraz to wam zabił. Mamy już czas, no czas jest już ten. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie dać łapkę w górę. Jeśli jesteście jeszcze nowi, no to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i to co najważniejsze, czekajcie, ja sobie znajdę jakieś takie jedno miejsce, które dzisiaj najbardziej się nim zajmowaliśmy. Tu się już oczywiście znowu fajnie czy coś. Tutaj, o, tym się dzisiaj zajęliśmy, żeby to wszystko odbudować w miarę. To tutaj najbardziej budowaliśmy. No i nie zapominajcie o głosowaniu w ankiecie i do Q&A, jak macie jakieś pytania, ankiety. No i jeśli jesteście jeszcze nami, to możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego dzisiejszego materiału, bo dzisiaj będziemy jechać ładnie z tymi wszystkimi. Dobra, to co tu dużo mówić. Zapraszam was na timelapsa. Cześć!